Studio Meryna, poradnik z cyklu Jak przeżyć, część piąta. Jak poznać, że nasz piesek jest za gruby? Miłośnicy psów i innych bydląt, zakochani w nich bez pamięci, nie zauważają czasem, że ich pupilek w miarę upływu czasu stał się właściwie już pupilem, grubym, tłustym i ciągnącym brzuch wraz z genitaliami po ziemi, w przypadku, jeśli to samiec. Różne mogą być przyczyny tego, iż zwierzę tyje. Stres, brak dostatecznej ilości ruchu i seksu, bezrobocie pana i psa, znieczulenie alkoholowe właściciela itd. Zawsze jest to jednak nieobojętne dla zdrowia psychicznego i fizycznego naszego ulubieńca. Aby więc uczulić właścicieli piesków na niedolę ich biednego, wstrętnego i tłustego zwierzaka, stworzyliśmy część następną naszego pożytecznego poradnika, w której wyjaśniamy, jak można rozpoznać, że nasz piesek jest już za gruby. Nasz piesek jest za gruby wtedy, gdy zamiast w budzie sypia w dolinie polodowcowej leżącej zaraz koło naszego domu. Kiedy podczas porannego ziewania nasz piesek łyka lodówkę, telewizor z wyświetlanymi właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej, szafę dwudrzwiową, a potem zamyka pysk, wyraźnie zapominając o wypluciu mebli. Gdy na spacer musimy wyprowadzać go na lotnisko, bo w uliczkach osiedlowych często zakleszcza się między blokami, co naraża nas na niepotrzebne dyskusje z kierowcami nie mogącymi wyjechać na miasto. Wtedy, gdy podczas robienia zakupów piesek, zamiast grzecznie czekać na nas przywiązany do zderzaka naszego samochodu, wchodzi do sklepu, wciągając za sobą auto, bo akurat w tym momencie poczuł się biedak samotny. Kiedy nasz pupilek zjada przez cały dzień jakieś pół krowy, a potem wieczorem i tak wyje z głodu, nie dając spać wszystkim mieszkańcom 40-tysięcznego osiedla. Kiedy podczas safari w Afryce nasz piesek z upodobaniem rzuca się na słonie, a lwy spożywa jako przystawkę śniadaniową. Gdy na jego widok najgroźniejsze psy obronne w nagłym ataku przerażenia rzucają się pod najbliższą przejeżdżającą ciężarówkę, tramwaj lub autobus, aby nie męczyć się całe życie koszmarnymi wspomnieniami. Wtedy, gdy obrożę, musimy robić mu na zamówienie w rosyjskich zakładach zbrojeniowych na Uralu, które za ciężkie dolary przysyłają nam równie ciężką, za to bardzo gustowną obrożę, wykonaną z gąsienicy czołgu T-72. Gdy radosne merdanie ogona pieska rozbija na parkingu samochody, wywraca znaki drogowe i rozwala sklepowe wystawy, a PZU nie wiadomo dlaczego się czepia. Gdy jego szczekanie słychać w drugim województwie. Wtedy, gdy ciągnięci przez niego w radosnym biegu, zatrzymujemy się dopiero w Hiszpanii na wybrzeżu morskim, bo nasz piesek bardzo nie lubi się kąpać. Kiedy w przypływie nagłej sympatii pupilek liże nas po twarzy, w wyniku czego wypadamy z okna naszego mieszkania razem z szybą antywłamaniową, futrynami oraz kratą skutego metalu, lądując w pobliskim ogródku jordanowskim, gdzie wszystkie miejscowe chlory zajmują się nami troskliwie. Gdy nasz spragniony piesek jednym łykiem wypija całą wodę ze stawu w parku, mimowolnie zagryzając kaczkami. Kiedy wszyscy nasi sąsiedzi mieszkający w promieniu 5 kilometrów wyprowadzili się nagle, ciemną nocą bez podania przyczyn oraz adresu kontaktowego. Wtedy, gdy na całym świecie nie można znaleźć za żadne pieniądze weterynarza, który z własnej woli, bez przystawionej do głowy lufy pistoletu, chciałby naszego pieska zaszczepić i dopiero sprowadzonemu z Japonii lekarzowi udaje się w samobójczym nalocie awionetką wykonać pożądany zastrzyk. Gdy nasz piesek podczas pogoni za kotem uszkadza lub całkowicie niszczy 250 drzwi wejściowych do piwnicy, klatek schodowych, 410 okienek piwnicznych, 10 policyjnych radiowozów, 14 wind, 800 parkomatów, 2 autobusy miejskie, 16 samochodów z chytlami, 670 ławek oraz demoluje osiedlową kotłownię, a my ogłaszamy niewypłacalność. Wtedy, gdy wszystkie mosty w mieście zostały przez ekstremalną wagę naszego pieska poważnie uszkodzone lub zniszczone, a w mieście ogłoszono stan wyjątkowy, zamykając miasto dla wycieczek, urzędników skarbowych oraz innych niepożądanych elementów mogących zaszkodzić zdrowiu psychicznemu zwierzaczka. Wtedy, kiedy nasz piesek jest widoczny gołym okiem nie tylko ze stacji orbitalnej ISS,
ale też z kilku okolicznych planet, a mieszkańcy Marsa składają protest, bo również ich budzi w nocy wycie psa. Gdy podczas niespodziewanej próby przekroczenia przez naszego pieska niestrzeżonego przejazdu kolejowego dochodzi do zderzenia zwierzątka z pociągiem towarowym, a skutki wykolejenia muszą być usuwane przez parę dni, oczywiście przez PKP, a nie weterynarza, który nie był piesku nawet potrzebny. Wtedy, gdy zaczynamy na ulicy żebrać na jedzenie dla naszego zwierzaka, bo sami nie jesteśmy już na karmę zarobić. Do schroniska dla zwierząt nie możemy go oddać, zwłaszcza że żadne schronisko nie dysponuje klatką o wielkości hangaru dla 10 strategicznych bombowców B-52. Gdy nasz zwierzaczek zamiast rzuconego mu do aportowania kija wraca do nas ze 150-letnią jodłą w zębach, a gdy akurat drzewka mu się znudzą, to przynosi małolitrażowy samochód typu Cinquecento lub nieco większy, często jeszcze z kierowcą w postaci jakiejś babci w środku. Kiedy kupę zrobioną przez naszego pieska MPO usuwa dopiero po 15 godzinach wytężonej pracy czterech zespołów dysponujących nowoczesnymi koparkami, spychaczami oraz sporą flotą wielkich ciężarówek marki Biełas. Właścicielom psów przesyłamy tutaj nasze gromkie hau, hau.